Co to jest? To jest dzwonek na seks. Co to? A to kto? To jest była Kuby. Radek? Słuchaj, chciałem cię przeprosić. O, rano byłem, powiedzmy, mało sympatyczny dla ciebie. Spoko, jesteś szefem, musisz dbać o dobro kliniki. No tak, ale jestem też twoim kumplem. No, co mam ci powiedzieć? Staram się być profesjonalnym, no ale widzę, jak ta szuja mąci między mną a Karoliną. No tak. Przysięgam, że jak go zatrudniałem, nie miałem pojęcia, że on i Karolina byli kiedykolwiek ze sobą razem. Wiem, że to jest dla was słaba sytuacja. No, ale teraz już wiesz. Zwolnisz go? Nie, nie mogę. Muszę dbać o klinikę, on jest świetnym specjalistą, ma wypełniony grafik. Okej. No. To jest tak samo trudna dla mnie sytuacja. Jako kumpel na maksa cię współczuję, ale jako szef muszę cię prosić, żeby twoje życie prywatne nie wpływało na funkcjonowanie kliniki. Okej. Uwaga, uwaga! Kuba Pilarczyk jest obrzydliwym kłamcą! Paula, co ty robisz? Nie, no ja po prostu wszystkim mówię. Na pewno bardzo chętnie wszyscy posłuchają o twoich podbojach miłosnych! Paula, spokojnie. Możesz mi wyjaśnić teraz, o co chodzi? O co? Proszę bardzo. Oto! Spokojnie! Paula, to są tylko pamiątki. Chciałem je oddać Milenie, ale była akurat w Londynie. Aha, nie mogłeś tego tak po prostu wyrzucić? Mogłem, ale pomyślałem, że może ona chce je zostawić. A nie, no pewnie, żeby sobie tak mogła w zaciszu domowym wasze romantyczne schadzki wspominać, tak? Jesteś zdenerwowana, jesteśmy oboje zmęczeni. Nie zwalaj teraz na moją mamę. Dobrze, obiecuję, w takim razie obiecuję, że następnym razem, jak będę z nią rozmawiał, powiem jej o tym pudełku. Ty z nią rozmawiasz? Pokaż telefon. Nie, Paula, teraz co przesadziłaś, To jest normalne, nie będę udawał, że się nie znamy. Czasami do niej zadzwonię, zapytam, co u niej słychać, tyle. Nie, to jest zupełnie normalne, że w tajemnicy przed swoją narzeczoną rozmawiasz ze swoją ex. Wcale to nie jest podejrzane, wcale! Paula!